Czy warto kupować baszana, czy warto kupować chińskiego kłada? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym filmiku, więc zapraszam do oglądania. Dogrywam swój głos, ponieważ na filmikach, które teraz widzicie, wiał za mocno wiatr i byłaby to słaba opcja dla waszych uszu. Wady i zalety to oczywiście moje odczucia i myśli, więc kto chce, to niech się tym sugeruje, a jeśli nie, to nie. No i ale. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą zaletą, która mi się nasuwa, to niska cena, w granicach od 4 do 6-7 tysięcy. I to pokazuje kolejną zaletę, że na pierwszy sprzęt to dobry pomysł, by nie wydawać od razu 15 czy 20 tysięcy, a potem się nam odechce, to lepiej wydać mniej. Ja osobiście mam 190 cm wzrostu i na filmikach widzicie, że kład jest dla mnie dobry, więc to według mnie też duży plus. Jest bardzo dużo ogłoszeń. Na przykład na OLX-ie znajdziecie baszanów naprawdę bardzo dużo. Następną zaletą to dostępność. Część jest ich do baszana mnóstwo i w dodatku są tanie. Lecz tutaj przechodzimy do wad. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zostawienia łapy w górę, ewentualnie jakiegoś pozytywnego komentarza i oglądaj dalej. Pierwszą wadą właśnie jest to, że części są tanie, a tutaj cena równa się jakość. Więc często się zdarzy, że coś się rozwali i trzeba wymieniać lub naprawiać. Dla mnie najgorszą wadą to słabe prowadzenie. Kład jest bardzo wywrotny i jak przekroczy się 40 km na godzinę, to miota nim jak szatan. Bardzo mały bak paliwa, mimo małego spalania, mieści się tutaj zaledwie kilka litrów i jeśli chce się pojechać w większą wyprawę, to na full baku lub ogarnąć sobie jakiś kanister lub stację benzynową po drodze. Dla mnie to oczywiście wada. Podsumowując, chiński kład Bashan według mnie jest dobrym kładem, ale na sam początek. Potem warto zbierać i przesiąść się na coś markowego, jeśli nie chcemy ciągle czegoś naprawiać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i siemano.